na wprost, na tym skrzyżowaniu. Szukamy pasa na wprost. A gdzie masz pas na wprost? No daj kierunkowskaz, daj. Co trzeba powiedzieć, jak puszczał cię człowiek? Dziękuję. Tak, puszczam, nie jadę do egzaminatora, prawda? Mhm. Stwierdzenie takie, żeby zasygnalizować ten moment, bo egzaminator mógł tego nie widzieć w tej sytuacji. Teraz jest ciekawy moment. Zobacz, mamy światło zielone, jedziemy na wprost, prawda? Mhm. Widzisz? Sygnalizacja zielona. I mamy znak stop. Jak się zachowasz? Muszę się zatrzymać. Nie. Nie zatrzymujesz. Nie zatrzymujesz. Sygnalizacja świetlna jest ważniejsza niż znak pionowy, prawda? Mhm. Czyli przejeżdżamy. Dla nas było światło zielone, nie zatrzymujemy się. Teraz trochę błąd popełniłeś, w związku z tym, że zmieniłeś pas. Kierunkowska co prawda dałeś, ale nie popatrzyłeś w ogóle, nie skontrolowałeś prawej strony, Patryk. Proszę na skrzyżowaniu w prawo. Pokonamy to skrzyżowanie z drugiej strony. To skrzyżowanie jest na ulicy Powstańców Śląskich. Pokonamy to skrzyżowanie jeszcze raz. Z drugiej strony też tam będzie znak stop. To nie na nas, także nie denerwować się. Będziemy zawracać na pierwszym możliwym skrzyżowaniu. Jedziemy teraz zgodnie ze znakiem na tym skrzyżowaniu. Proszę dalej szukać pasa na wprost. Będziemy jechać, dobrze? Od razu teraz zgodnie jechać ze znakiem. Dobrze. I na wprost. Informacyjna dokładnie pokazuje nam, jak się ustawić, żeby poprawnie pojechać. Widzisz, co jest ważne tutaj? Z czym mamy do czynienia? Widzę. Z sygnalizacją, prawda? O, właśnie. Czyli będziesz się zatrzymywał na tym znaku stop? Nie. No właśnie. Zachowaj szczególną ostrożność, wiadomo. Tak, obserwujemy, co się dzieje, mimo wszystko. Tej ostrożności nigdy nie jest za dużo. No i bardzo dobrze. Zapamiętasz? Zapamiętam. Jak jest znak stop, ale jest przy tym też występuje sygnalizacja świetna, to w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na sygnalizację świetną, koniec. Ale pokonamy to skrzyżowanie na wprost. Na drugim skrzyżowaniu w prawo.
powiedz mi, jaki ostatni znak minęliśmy? Jaki to był znak? Tam jest droga wewnętrzna. To chodziło o tamto? Nie. Jaki z ostatni znak minęliśmy? Pamiętasz, tak? Zwróciłeś uwagi? Że mamy pierwszeństwo. Tak. No tam był znak ograniczenia prędkości. Patrz na znak.